Tak wygląda demokracja w wydaniu PZD. Jedyna organizacja w Polsce, która w ciągu wcale zasłania się tym okolicą. Strach, brak argumentów i kłamstwa to główne czynniki takich działań. A powstające stowarzyszenia działają destruktywnie na tych, którym nie udało się wyjść z PZD. Przygotowania do zebrania secesyjnego w Swarzędzu trwały rok. Trzeba było zrobić pranie mózgów. Kwitnąca Dolina to było prestiżowe zadanie dla PZD. Rozpowszechnianie kłamstw trwało od wiosny. Opowiadano bzdury o podatkach, jakie przyjdzie płacić działkowcom, stałym mieszkańcom. Obiecano w zamian za głosowanie za PZD pozostawienie na miejscu. Nawet stworzono z jakichś bzdur mój życiorys. W efekcie 67% działkowców z udziału w zebraniu zrezygnowało. A kto przyszedł? Stary zarząd, który fałszował kwity KP. Zramolała komisja rewizyjna, która z dublowanych kwitów nie dojrzała, choć Ireneuszowi Jarząbkowi wystarczył na to miesiąc. Na sali górowały małżeństwa. Solistów było niewielu. Już na wstępie okazało się, że zarząd nie wie, ilu ma członków. Komisja mandatowa przez kwadrans nie mogła uporać się z tematem. Ostatecznie liczba działkowców z 396 zmalała do 391. Za stołem trzech aktywistów żarliwie przekonywało o zaletach przynależności do PZD, że działkowcy będą płacić 7 groszy za metr kwadratowy, że PZD ma wspaniałych prawników, że status stowarzyszenia kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Resztę znacie. Pułkownik Śliwa z Wielkopolskiego Okręgu. Pułkownik prosił na zebraniu, bym miał więcej szacunku dla niego. To więc okej. Doktor pułkownik Zdzisław Śliwa ma amnezję. Doktor pułkownik Śliwa ani słowem nie wspomniał, że statut PZD został przez sąd rejestrowy 7 stycznia bieżącego roku odrzucony, czyli na 4 dni przed zebraniem. Doktor pułkownik Śliwa udał, że o niczym nie wie. Doktor pułkownik Śliwa ani słowem nie wspomniał, że rząd zaproponował poprawki do projektu PZD o altanach i abolicję wobec altan ponadgabarytowych. Doktor pułkownik Śliwa ani słowem nie wspomniał, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaopiniowała projekt negatywnie. Cytuję. Zaproponowana zmiana dodająca po wyrazie altan określenie działkowych niczego nie wnosi, a jedynie spowoduje bałagan legislacyjny. Nie sposób racjonalnie odpowiedzieć, czym różni się altana działkowa od altany niedziałkowej. Izba zwróciła uwagę, że pojęcie budynek rekreacji indywidualnej jest już zdefiniowany w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 2002 roku. Doktor pułkownik Śliwa ani słowem nie wspomniał, że Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej także zajęła krytyczne stanowisko wobec projektu PZD. Rada zaznaczyła, cytuję, zachowanie dotychczasowej spuścizny budowlanej ogrodów działkowych powinno nastąpić na mocy ustawy specjalnej, nie zaś w wyniku wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów prawa. Do problemu należy podejść całościowo, a nie przez wyrywkowe uregulowania prawne stanowiące jedynie próbę rozwiązania spraw cząstkowych. Koniec cytatu. Na Kwitnącej Dolinie zwyciężyła głupota i zamiłowanie do trwania w bezczynności.
PZD przyznał, że władza PZD nad ogrodami jest bezprawna i pochodzi z uzurpacji. Przyznał, że Rada Krajowa represjonuje Ireneusza Jarząbka. Nie wierzycie? Cytuję. To z tego ogrodu wywodzi się Ireneusz Jarząbek i Dobiesław Wieliński. Obaj panowie reprezentowali ruchy dysydenckie, czytaj stowarzyszenia, przed komisjami sejmowymi w trakcie przygotowywania ustawy o ROD. Chyba autor miał na myśli ruchy dysydenckie, a nie ruchy dysydenckie. Nie ma takiego słowa jak dysydent. W słowniku języka polskiego jest słowo dysydent. Jak podaje encyklopedia, dysydent z łaciny dysydent, niezgadzający się, to opozycjonista, który przeciwstawia się obowiązującej w państwie ideologii lub reżimowi i jest z tego powodu represjonowany. Sprawdziłem definicję słowa reżim. Jak podaje encyklopedia, reżim, z francuskiego régime, porządek, to słowo popularnie używane w znaczeniu pejoratywnym. Rząd, władza, system władzy, zwłaszcza nielegalny, nieuznawany, bezprawny, pochodzący z uzurpacji. Cytowane przeze mnie zdanie ze strony Krajowej Rady PZD to odważne przyznanie się do tego, że PZD to państwo w państwie, a władza PZD nad ogrodami pochodzi z uzurpacji, a także dowód na to, że organy PZD poddają Ireneusza Jarząbka i Dobiesława Wieńskiego represjom. Dysydent. To mi nawet pochlebia. Siódmego stycznia sąd rejestrowy w Warszawie odmówił zarejestrowania statutu PZD. Informację tę PZD rozpowszechniło dopiero 16 stycznia, kiedy było już jasne, że wyciekła ona do ogrodów. Ja miałem ją na biurku 8 stycznia. Powód to niezgodność z ustawą o stowarzyszeniach. Krajowa Rada twierdzi, że referendarz podważył tryb uchwalenia statutu, choć poprzedni statut zarejestrowany został przez KRS dokładnie w tym samym trybie. Krajowa Rada albo ma nas za idiotów, albo sama reprezentuje tak niski poziom wiedzy prawnej. PZD do 2013 roku posiadało status organizacji innej, a obecnie ten bękrat legislacyjny jest z mocy ustawy stowarzyszeniem ogrodowym. Tyle, że warszawscy cwaniacy liczyli, że się uda, że sędzia przeoczy, albo będzie swój. Nie, moi drodzy. Najpierw będą walne w ogrodach i wybory delegatów do okręgu. Potem odbędą się zjazdy okręgowe i wybierzecie delegatów na zjazd krajowy. Tam chlepniecie statut, a zięć Konradzkiego w zębach zaniesie go do KRS-u. Co będzie dalej? Zobaczymy. 15 stycznia obradująca Komisja Infrastruktury przyjęła zarówno projekt PZD, jak i poprawki rządowe. W trakcie obrad poseł Maciej Banaszek z SLD powiedział: chciałbym zmienić treść poprawki i tutaj pozwolę sobie ją przytoczyć. W przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych po 1 stycznia 1995 roku, niespełniających wymagań, których mowa w artykule 2 punkt 9a ustawy wymienionej w artykule 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wszczyna się postępowania określonego w artykule 48-49b ustawy wymienionej w artykule 1 niniejszej ustawy, a postępowanie wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. Ja myślę, że w ten sposób pozwolimy łagodnie przejść właścicielom tych ogrodków działkowych, którzy mają ponadnormatywne swoje altany, w stan nowej ustawy. Dziękuję. Uwagi te poparł poseł Józef Lassota z Platformy. Ja też uważam, że należy usankcjonować to, co
dotychczas zostały wybudowane, ponieważ jeszcze nikt nie egzekwował tych, powiedzmy, nawet wybudowanych po 1995 roku, które przekraczały te parametry, to znaczy, że państwo poprzez swoje służby zaniedbało ten obowiązek i oczywiście ludzie, być może najczęściej również w dobrej wierze, to zrealizowali takie obiekty. Ja popieram ten wniosek. W głosowaniu zostały odrzucone. Echo Gorzowa zamieściło list działkowca, który pisze: w moim rodzinnym ogrodzie działkowym zmian nie będzie. Działkowcy na zebranie gremialnie nie przyszli i zwyczajnie zabrakło kworum. W tej sytuacji zebranie rozwiązano i wszystko pozostaje po staremu, czego nie omieszkał serdecznie pogratulować obecnym na zebraniu sam prezes zarządu okręgowego, którego ten fakt najwyraźniej ucieszył. Dzięki temu spora grupa działkowców w warszawskiej centrali nadal będzie żyła, mając się całkiem dobrze, a nawet jeszcze lepiej. A mnie za to szlak trafia, gdy zamiast drogi na moją działkę mam wertepy, jak na poligonie, gdyż nie ma kto i za co wyrównać i utwardzić tej niby drogi. Dotarliśmy do raportu analityków organizacji samorządowych. Cytuję: od początku 2014 roku mogą być zakładane stowarzyszenia ogrodowe. Ustawa o RODE daje działkowcom możliwość odłączenia się od PZD i zawiązania nowego towarzystwa ogrodowego. Roczna praktyka pokazuje, że działkowcy mają wiele problemów proceduralnych związanych z korzystaniem z nowych przepisów. Samo wyodrębnienie ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców jest dość skomplikowane. Napotykano na trudności natury psychologicznej, jak i organizacyjnej. Wobec działkowców stosowano zastraszanie nieistniejącym zagrożeniem. Druga sprawa to różne interpretacje sądowe. Sądy w skrajnie różny sposób interpretują zapisy ustawy o RODE. Na przykład uchwała o wyodrębnieniu musi zawierać trzy elementy: samą decyzję o wyodrębnieniu, przyjęcie statutu, trzecie, przyjęcie składu komitetu założycielskiego. Jest to skutek nieprecyzyjnych zapisów w ustawie o RODE z 13 grudnia 2013 roku. Tym bardziej, że trwają prace parlamentarne nad bezpłatną pomocą prawną dla organizacji pozarządowych. Będzie nowelizacja ustawy o pożytku publicznym oraz ustawy o stowarzyszeniach. Myślę, że za 2 lata będzie już widać różnicę między niezależnymi ogrodami a komuną gnijącą w smrodzie szamp i spalanych jesienią liści. Jak podał dziennik Elbląski, działkowcy odeszli od związku. Nareszcie czujemy się na swoim, powiedział Ryszard Żurek, zastępca prezesa. Nie baliśmy się tej decyzji. Do tej pory robiliśmy wszystko sami. Nie mieliśmy żadnej pomocy, czyli wsparcia ze strony związku. Nic się więc nie zmieni pod tym względem. Nawet byśmy się nie wypisali z PZD, gdyby nie fakt, że 35% składek co rok musieliśmy oddawać związkowi, wyjaśnia prezes Kowalski. Teraz będziemy płacili tylko na siebie. A co w poczcie? Znów przybyło listów. Działkowiec z Poznania. Nie Ireneusz Rząbek. Przesłał mi kopię listu skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyszczególnia w nim wszystkie wady nowej ustawy o RODE. Takich listów wysłano więcej. Odezwał się ogród spod Bydgoszczy. Magistrat Bydgoszczy doszedł do wniosku, że szamba ogrodowe przepuszczają i zatruwają wody głębinowe przeznaczone do picia. PZD wymieniło im prezesa na komisarycznego. Ten zbierał pieniądze na wodociąg, niewiele zbudował, po czym stwierdził, że kasy za mało.
Najpierw miano wpłacić po 2600, po korekcie po 1500 zł, teraz znów brakuje i trzeba dodać 800. Bo prezes twierdzi, że kasy nie ma, a rozliczenia nie chce pokazać. Skąd ja to znam? Z Gorzowa, napisała pani Irena. A gdy złożyłem rezygnację z członkostwa, przez telefon otrzymałem polecenie oddania klucza od mojej altany i klucza od szlabanu w ramach korzystania z wjazdu dla niepełnosprawnych. Szanowna Krajowa Rado, zweryfikujcie stan umysłowy niektórych waszych działaczy, bo część prezesów należałoby leczyć psychicznie. Sygnalizujecie państwo, że niektórzy z was płacą podatek do gminy za ponadwymiarową altanę. Do tego dochodzi opłata za funkcjonowanie ogrodu. A teraz macie płacić jeszcze na czapę w Warszawie po 7 groszy za metr kwadratowy. 800 metrów kwadratowych razy 7 groszy to 56 zł. A więc mamy do czynienia z potrójnym opodatkowaniem działkowca. Idźmy dalej. Jeśli działkowiec nie jest członkiem PZD, płaci tylko na utrzymanie ogrodu. Nie musi płacić składki członkowskiej, ale ma płacić na czapę w Warszawie. Czy was podjęło? Reguły ustawy o stowarzyszeniach są klarowne. Płaci ten, kto należy. Działkowiec nie będący członkiem PZD nie będzie płacił na tego legislacyjnego bankarta, jakim jest stowarzyszenie PZD. Każdy sąd przyzna rację. Może ma jeszcze płacić na federację w Luksemburgu. Nic z tego. To nie są zdjęcia z frontu na Ukrainie. To resztki ogrodu przy ulicy Umutowskiej w Poznaniu. PZD doprowadziło istniejący wiele lat ogród do ruiny. Musiało wypłacić właścicielowi 9,5 miliona złotych, a teraz użytkowników altan, które tu zostały, czekają jeszcze procesy. Tak wyglądają realia tak zwanej obrony działkowców przez prawników PZD. Do zobaczenia. Piszcie do nas na adres sodtv@wp.pl. Gwarantujemy anonimowość. Zapraszam do lektury na stronie www.polskalewica.pl w zakładce PZD. Dobie Słowieński, takie są fakty. O moich oczach.